Halo, halo, witam bardzo serdecznie wszystkich na kwalifikacjach do drugiego konkursu indywidualnego w turnieju 4 skoczni. Jesteśmy dziś w Garmisch-Partenkirchen, tak zwanej GAPA. Informacja o skoczni to jest, punktka jest położona w skoczni na 125 metrze, a wielkość skoczni punktka jest umieszczona na 140 metrze. Wartość jednego metra na tej skoczni 1,8 punkta. I co? My bez przedłużania lecimy z kwalifikacjami. I chciałbym przypomnieć, że kwalifikacje mają dzisiaj, tylko musisz sobie zapewnić Jakub Wolny, a inni, wszyscy inni Polacy mają już zapewnione kwalifikacje, ale to nie jest tak, że sobie odpuszczą skoki, bo jest ważne, z kim będą skakać. Muszą dobrze skokować, żeby być w dobrej parze w konkursie, bo wiemy, konkurs jest rozgrywany w systemie KO. Co, lecimy z kwalifikacjami. No i pierwszy z naszych, 53 numer, Jakub Wolny. Zobaczmy na skok Kuby Wolnego. Miejmy nadzieję, że to dobry będzie skok. To jest około 120 metrów. 115, 36 miejsce i zobaczmy, czy Kuba będzie miał kwalifikację. Tak, Jakub Wolny ma kwalifikację. Czy już mamy, na pewno są wszyscy Polacy w konkursie. I teraz są ważne skoki naszych liderów kadry. Dawid Kowalski, trudna skocznia jest GAPA i skacze Dawid 116 metrów, czyli ma kwalifikację. 56 numer, na liście startowej Klemens Murajka. Ładny skok Klinka Murajki, 128 metrów, 15 pozycja. 59 numer na dzisiaj startuje ma Piotr Żyła. Dobry skok Piotrka Żyły, 125 metrów, 24 pozycja. No i 61 numer na dzisiaj startuje ma Maciej Kut. Ponad 125 metrów, 127 metrów, Maciej Kot zajmuje 20 pozycję. No i 62 numer na liście startuje ma Stefan Hula. Dobrze wysoko wyszedł Stefan Hula, to skopi to lot, ale znowu leciał Stefek, 133,5 metra, czwarta pozycja. No i lider Pucharu Świata, Kamil Stoł, jak wiemy, o sam wyprzedził Roya Kobayashiego. Zobaczmy, jak lider Pucharów Świata skoczy. Kamil, ponad 125 metrów. 125, idealnie. Punkt K skoczni i Kamil zajmuje 27 pozycję w kwalifikacjach. Czyli mamy wszystkich Polaków w konkursie. Kwalifikacje wygrywa Angela Niszek później. W chwili Ashwabal i właśnie Roy Kobayashi, najlepszy z parków Stefan Hula na 5 miejscu. Co, my się słyszymy już 1 stycznia w nowym roku, czyli co, szczęśliwego nowego roku do 1 stycznia. Cześć!